PiS się stał aferoodporny, dlatego że elektorat fanatyczny to jest taki elektorat, co jakby 500 minus zrobić i mu zabrać potem, co i tak będzie głosował na PiS, to ten elektorat uwierzy we wszystko. A ten elektorat cyniczny z kolei, ponieważ wie, czym jest PiS, wie, czym jest telewizja publiczna, nie znosi tego, kieruje się tylko korzyścią, czyli uważa PiS za taką okazję. Bierz i uciekaj.